Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Dzisiaj e, piwo wyjątkowe e, z kilku powodów. E, piwo z browaru Crooked Stave z Denver. Stamtąd też je przywiozłem i zdecydowanie było to najcięższe piwo, ale nie mieli w butelce mniejszej. E, dlaczego jest to piwo wyjątkowe? Bo zdobyło złoty medal na GABF, czyli na Great American Beer Festival i zdobyło go w kategorii... Belgian lambic or sour ale. Or belgian sour ale. Więc wydawałoby się, no, nie ma lambików w poza doliną rzeki Zeny czy Zenę z Brukseli, a jednak. Ja mam satysfakcję, bo <laughs> sędziowałem w eliminację w tej kategorii, akurat tego piwa nie sądzę, żebym miał, znaczy na 99% nie miałem, bo bym je zapamiętał, natomiast byłem w czwartek, czyli jeszcze przed ogłoszeniem wyników, na stoisku Crooked Stave'a jak spróbowałem to piwo, ja mówię kurka, muskro no. to no, to jest po prostu sztos, taki jak z najlepszych belgijskich lambikarni w, w, no w Belgii, tak? W Brukseli. E, no może mnie troszkę poniosło, ale no, w życiu bym nie... Jakby mi ktoś dał do spróbowania, no to bym w życiu nie zgadł, że to jest amerykańskie. E, ciekaw jestem, jak będzie smakowało z butelki. E, piwo się nazywa Get the Funk Out, e, czyli można powie po powiedzieć e, troszkę... Mm... Od Bretol się, nie? Taka troszkę koncepcja. Funk, no to jest oczywiście nuty funk, czyli um, a takie dzikie, dzikie funki. No a get, get the funk out oczywiście nawiązuje do um, get the fuck out, nie? Czyli tutaj odfunkuj się, nie? E, odbretol Od się. To. Jak to mówią. Y Tłumaczenia wierne nie są e, piękne, a piękne nie są wierne. E, bo tutaj oczywiście brety, nie no, brety, brety tutaj grają du du dużą rolę. Breta Bretanomyces bruxellensis powinny grać tutaj dużą du 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 rolę. Co mi się bardzo podoba, to mi się podoba kontretykieta, na której jest napisane tak. Metode traditionelle, traditionelle spontaneous ale. I tutaj jest całe, e, cały sp, e, e, opis, jak to piwo powstało, a mianowicie Brewing Details. Ten hour double decoction mash, turbid Mash, czyli 10-godzinne 10 zacieranie, e, podwójna dekokcja, 3-hour e, boil with loose whole cone hops, czyli 3-godzinne gotowanie z e, ch, e, szyszkami chmielu. Cool ship, I pytałem, jest to chmiel stary. Coolship duration. 14 hours overnight. Czyli 14 godzin w cool shipie przez całą noc. Fermentacja. 100% spontaneous in fooder 4. Czyli jest podany nawet fooder, czyli ta wielka taka beka dębowa, w której nastąpiła fermentacja. Brew dates. To tak ważone 1 marca 2018, 8 marca 2018 i 15 marca. Dlaczego tak? Dlatego, że jedno ważenie to jest za mało do, do tego foodera. A właściwie no tak. I tutaj mamy Blend Details że były blendowane tutaj e, beczki, fudery A16, A17 i A18. E, ekstrakt 12.7, a, e, jak sądzę, bo to jest TA napisane, nie wiem, co to jest za skrót, ale tak sobie tłumaczę, e, 5.9 alkoholu. Całkiem niezła etykieta, taka rzeczywiście nawiązująca do funk. E, Butelka no, klasyczna 075, czyli 750 ml. Co jest ważne? Brązowa. Brązowa, nie zielona, jak to często w, używa się w Europie. Butelek, butelek winnych czy szampańskich, i one są zielone. Tutaj mamy tradycyjnie brązową, znaczy piwnie brązową butelkę. Tak to, tak to ujmijmy. Szkło, szukałem jakiegoś fajnego kieliszka i stwierdziłem, że z racji, że kiedy ja to nagrywam, kiedy ja to degustuję, to jeszcze kończy się 11 warszawski festiwal piwa, więc stwierdziłem, że ten kieliszek będzie z dwóch powodów dobry. No po pierwsze dlatego, że ma bardzo dobry kształt, taki właśnie pasujący mi do tego, tego piwa. Złoty medalista JBF Mm, Lambici prosto z Colorado, z Denver. funky, Funki, nice smoke, jakby powiedział Simon. Korek firmowy, crooked stave, aglomerat. Aglomerat, czyli z takiego pokruszonego korka z prasowanego. No panie, no panie. Szaleństwo, szaleństwo. funky, Funki, słuchajcie. Jest ta taka nafta właśnie lambiczna, jest, jest trochę takiego, ale, ale właśnie to, to jest tak jak, jakbym najlepsze lambiki od Buna czy od Dry Fountain próbował, czyli tam nie wali oborą, nie wali stajnią, to jest delikatna nutka. Takiej troszkę, takiego wyczesanego konia, troszkę jakiejś takiej skórzanego, skórzanego paska, skórzanej jakiejś takiej tej. Ale generalnie jest to bardzo, bardzo przyjemne. Takie rześkie, soczyste, właśnie takie naftowe, białe wino. Co jeszcze? Jakieś takie, no właśnie białe wino, jakiś Riesling. I trochę tego, tej, tej właśnie nuty takiego... Tych, tych właśnie dzikich, które określamy y, takim zbiorczym określeniem, fanki. troszkę tej stajni tam jest, ale naprawdę taka czysta stajnia, wysprzątana, czysty koń, wyszczotkowany wesoły. O ludzie, jakie to jest dobre! O, jakie to jest dobre! Kwaśne. Ale nie jest to jakieś. No, zęby nie pękają tego, szkliwo nie pęka, ale jest kwaśne. Ale jest czyste. Eee, mówię, żadnych takich nieprzyjemnych spraw nie ma. No, nie ma myszy. Nie ma myszy. Nie ma. Eee, nie ma jakichś takich y, właśnie jogurtowych y, nut. Nie ma jakichś takich nut, y, y, no nie wiem, co jeszcze może być takie, takie właśnie gnój, jakiś taki. Czasami się zdarza, no zdarza się. Nie, nie oszukujmy się. E, tutaj tego nie ma, jest czyściutko, taki y, y, profil białego wina musującego z taką nutą właśnie tych dzikich klimatów. Tej nafty. O, jak ja kocham tę naftę. Za em, Jankiem Kobuszewskim em, w czterdziestolatku w mogę powtórzyć. No to jest coś genialnego. O. Niesamowite. To jest niesamowite, że oni takie piwo wyprodukowali w. Em, Ameryce. I to co więcej po kilku latach prób. Kilku. Na takim poziomie. To jest coś niebywałego. Miałem okazję, miałem okazję odwiedzić ten browar. Nie zapowiadaliśmy się zupełnie, ale pojechaliśmy. Ja mówię, no czy można by zobaczyć browar, bo tutaj z Polski na, na sędziowaniu i w ogóle. No i rzeczywiście tam po jakiejś chwili się pojawił E, pojawił e, znaczy właściwie to dwóch nas oprowadziło, bo miał się pojawić ktoś, kto nas oprowadzi. I to trochę. I on bardziej się na tym skupi, ale mówię, ale my nie chcemy robić problemu, no chcemy to po prostu zobaczyć na własne oczy. Jak zobaczymy, to pójdziemy, nie. No to dobra, no to nas tam wprowadził. Potem jeszcze drugą, drugą część, jakby poglądaliśmy właśnie, już z tym właściwym człowiekiem. Wcześniej miałem okazję z Chadem Jacobsenem porozmawiać na GABF-ie. Ja mówię, no to czyli ci Belgowie kłamią, że tylko u nich mogą być lambiki? On mówi, no jasne, że kłamią. Ciekawa była historia taka, on mówi, że on w ogóle generalnie bardzo blisko współpracuje z Dryfontaine, z Cantillonem. No i mówi, że jak jakby porównywali te piwa, to konkluzja była taka, że jego piwa z Denver, jego lambiki, szybciej dojrzewają że 3-letni yy, yy, jego lambik z Kruket z smakuje tak jak czteroletni z Brukseli. No, to jest niesamowite. To jest niesamowite. No, w pewnym sensie można powiedzieć, no czyli Amerykanie mają już wszystko. Już mają wszystko. Mają grodziskie, mają lambiki, mają. E, no, wszystko mają. Już w zasadzie im jest. Cała reszta jest, świata jest im niepotrzebna. E, oczywiście oni nie mają takiego podejścia. Oni bardzo szanują belgię, bardzo szanują właśnie lambiki itd., itd. i tak dalej, tak dalej. No i, i super, i dobrze. E, ale naprawdę to jest poziom, to jest już poziom. Tego mi brakuje w polskim piwowarstwie. Jak już będziemy takie piwa robić, to już rzeczywiście powiem, że ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy będziemy aż takie piwa robić. Te pierwsze próby piw e, fermentacji spontanicznej nie były zbytnio udane, ale nie ma co zrażać. Trzeba to cisnąć dalej. Notabene też ciekawa sprawa w tym Kruketstewie, bo mimo właśnie takich rzeczy, no to jednak doszli do wniosku, że to jest jednak... Długo trwa, zanim ten, to piwo będzie gotowe, zanim te pieniądze wrócą i tak dalej, więc... Poszli mocno w puszki. Tam dali swoje jedno takie piwo, które jest bardzo... Znaczy bardzo kwaśne, kwaśne nie aż takie, nie aż taki sztos, ale prawie, no, no nie prawie, no, ale jednak z wyższej półki, dali w puszki, ale oprócz tego stwierdzili kurka, rurka, jeszcze niech będzie Pils i Pale Ale, czy tam Ipka. No i rzeczywiście, i trzaskają to, no i oczywiście yy, puszki cały czas rosną i, i to im daje, to im daje jakby taką bieżącą yy, płynność. No i co jest niesamowite, oni robią coś, czego belgijskie browary nie robią, chociaż wiem, że Bum coś takiego próbował, czy, a może nawet robi nadal, bo on tam robił po prostu w takim martwym sezonie, wpuszczał kontrakty i robił kontraktom piwo, nie? Na swojej warzelni. Natomiast tam jest coś takiego, że na terenie, no ja nie wiem, no ile tam może być metrów? <laughs> Tysiąc? Myślę, że nie wiem. No może dwa tysiące metrów, więcej nie. Czyli wielkości jakiegoś tam, jakiejś tam hali, e, myślę, że bardziej 1000, albo nawet mniej niż 1000 metrów kwadratowych. E, oni mają ipy, pilsy i właśnie te lampki. Tylko, że tanki do e, dzikich piw, oni mają trzy, trzy rozróżnienia. Czyste piwa e, to jest zielony kolor. Czarne to jest e, brety. Ale bez e, niekwaśne i czerwone to są piwa dzikie, um, jeśli dobrze pamiętam. I tam każdy tank, każdy wąż, każda rurka ma, o, ma e, oznaczenie i nie ma bata, żeby po prostu je pomylić. Um, no rozlewni r, linie rozlewniczą mają jedną, więc jakoś jednak sobie z tym radzą. No niesamowite wrażenie to robi, jednocześnie, znaczy inaczej, niesamowite wrażenie robi to, co oni robią, i to, jak oni to zorganizowali. Natomiast yy, jakoś imponujące to nie jest, nie? Znaczy, wie, wiecie, wiadomo, fudery są fudery. Fudery robią wrażenie. Yy, no tam takie fajne rozwiązanie, no bo yy, przyjechały im tam fudery i nie mieli akurat tych, yy, jakiś, na czym ich postawić, nie? Tu trzeba by odpowiednie, yy, odpowiednie te, odpowiednie jakieś takie betonowe. Yy, no nie wiem, kostki czy jakieś takie, ten na których mógłby to stanąć wytrzymałoby ciężar no ale raz, że nie byli pewni czy to wytrzyma, więc posiłkowali się kegami, swoimi jakimiś tam zużytymi kegami mówią, że wzięli po prostu, odpalili YouTube'a prasa hydrauliczna i zobaczyli ile wytrzymuje keg no i y, podzielili sobie, że tam dadzą cztery kegi pod spód takiego jednego fudera, nie no, na bank wytrzyma. No i rzeczywiście stoją na zużytych kegach. Taki fajny patent, tak, sam, tak samo jak w Bunie widziałem patent, że na y, y, wylocie z y, beczki zamknięta była kulą bilardową czy właściwie bilą. E i jak powiedział wtedy chyba Frank Boon one euro solution, nie? Czy tam 2 euro solution. Eee, niesamowite jest to piwo. Naftowe, pięknie czyste. No, no, smakuje jak prosto z doliny rzeki Zene. Może ciuteczkę jest bardziej kwaśne niż belgijskie lambiki albo inaczej niż Buna, na przykład Lambiki, e, czy tam gezę właściwie, bo to, to piwo jest tak naprawdę Geze, to, to, to nie jest e, Lambik, chociaż e, też była taka ciekawostka, jak sędziowałem tę kategorię, no to e, dostajemy na stół Lambika, ja mówię, no ale co, Lambik nie powinien być płaski, no on jest normalnie nasycony, nie? I z kolei Geze nam przynoszą, a Geze nie nagazowane, ja mówię, no to chyba na, coś na odwrót powinno być, nie? Nie, oni aż tak do tego tak nie przywiązują wagi. Generalnie chodzi o to, że Geze jest mieszane z kilku roczników, a Lambik nie. A mówię, aha, okej. Okay. <grywa> eee, ale ale to, to piwo bardzo zasłużenie wygrało ten złoty medal. Bardzo zasłużenie. Eee, I to pokazuje, mówię, że naprawdę belgijskie piwo eee, amerykańskie piwowarstwo robi już wszystko. Oni są po prostu samowystarczalni. Eee, tak po prawdzie nie widziałem tam za wielu wymrażanek, ale to mogą być jakieś kwestie y, przepisów. Tak naprawdę do żadnej wymrażanki nie widziałem. Um, ale, e, ale technologicznie no to jest najtrudniejsza rzecz do zrobienia. No i to zrobili. Zresztą nie tylko Croquette Stay, bo e, bardzo fajnie robi przecież też e, Jester King z e, Teksasu. E, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest lepsze niż to, co piłem rok temu na One More Beer Festival z Jester Kinga. E, mam wrażenie, że to jest dużo lepsze. Niesamowite. To jest no, coś po prostu pięknego. Jest goryczka, lekka. Taka właśnie troszkę pestki winogron. Jest ta nafta, jest niesamowicie czysto. Czujesz, że to jest piwo dzikie, ale mówię, ono nie jest w żadnym, w żadnym wymiarze jakieś hamskie, ordynarne. Ono jest niesamowicie eleganckie, zwiewne, rzeźkie, lekkie, po prostu. Coś, nie, coś niebywałego po prostu. Genialne, genialne. Get the funk out. Krukiet z wiem, że generalnie jakieś tam piwa, yy, nawet chyba w smaku piwa się pojawiły ich piwa w sprzedaży. Natomiast, no, jeżeli by się to pojawiło, ale nie sądzę. To jest Get the Funk Out Volume 2, czyli druga druga jakby. Nie do końca można powiedzieć warka, no dru, druga drugi wypust, drugi. No bo to nie jest warka, nie, no bo to jest mieszane z tam z trzech różnych tych. Um... Chociaż widzicie, to, jest, to właśnie nie jest takie geze tradycyjne, bo tutaj w geze się miesza trzy e, roczniki zwykle rocznego, dwuletniego i trzyletniego lambika. Na tutaj, natomiast tutaj mamy e, ważenia 1 marca, 8 marca i 15 marca, czyli po, tydzień po tygodniu w zasadzie. E, I te trzy e, później, a 16, a 17, a 18 zostały zblendowane do czegoś takiego, co po prostu rozpierdziela system. Także gratulacje moje dla Crooked Stave'a. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że mogłem tam zwiedzić ten browar. Polecam ze wszechmiar. Ze wszechmiar polecam Crooked Stave i polecam ich szczególnie dzikie piwa. Piłem ich Pilsa i Keller Pilsa. Taki strasznie niemiecki. Zresztą w ogóle... Hmm, znaczy niemiecki w tym sensie, że hmm, bardzo taki wytrawny i czysty. Niesamowicie czysty. E, no i takie też tam jest podejście, nie? Że wszystko jest mega czyste. Zresztą ten browar też jest mega czysty. E, niesamowicie po prostu... No, wydaje się, że no wiecie, dzikie piwa, tutaj ten, czasami tam w belgijskim browarze, no to masz tam muszki, owocówki, furwają, nam gdzieś kapie, jakiś odstęp śmierdzi takim, a dobra, dobra, nieważne, nie? E, a tam nie, tam jest naprawdę czysto, naprawdę. E, no i czat ma taki troszkę, takie podejście bardzo mm, no higiena, 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 no oni też zresztą się chwalą, że um, że jak gdzieś, że, że, że nie mieli nigdy jakieś wpadki, nie? że nic, nigdy nic im się nie skwasiło, nie zepsuło, nie zakazili, jakiejś krzyżowej krzyżowego jakiegoś e, zakażenia nie mieli, ale mówi, że raz byli w takim, e, to opowiadał ten, który nas oprowadzał, e, i mówi: No, ale kiedyś tam byłem, e, odwiedzić jakieś browar, nie? A oni mówią: Nie, już wystarczy, nie? nie bliżej nie podchodź, nie? Możesz przenosić na sobie jakieś te wasze, kurka, mikroby. On mówi, no w sumie mieli rację. No a on mimo, że noszą to wszystko na sobie, to jednak pilsy wychodzą bardzo czyste, nie? No cóż, naprawdę jakbyście mieli okazję, albo inaczej, zapiszcie sobie Crooked Stave jako browar, który rzeczywiście jest top level światowy, i warto go obserwować, warto próbować rzeczy, które oni wypuszczają. A szczególnie polecam Get the Funk Out! Wasze zdrowie!